Już w lutym, w marcu, a może dopiero w kwietniu. Kiedy wysiewać pomidory, aby uzyskać zdrową, ładną, wyrośniętą, ale nie wyciągniętą rozsadę? No i oczywiście zebrać jeszcze zadowalające plony przed jesiennymi przymrozkami. I mowa jest tutaj o typowo amatorskiej uprawie pomidorów, gdzie sadzimy je do gruntu lub ewentualnie do nieogrzewanego tunelu. I może warto podejść do tematu w sposób naukowy, matematyczny, ująć to wszystko w liczby, a punktem wyjścia niech będzie termin sadzenia pomidorów na miejsce stałe. Jak wiadomo, sadzimy pomidory, kiedy minie ryzyko przymrozków, czyli dopiero po połowie maja. A bezpieczniej będzie jednak założyć datę około 20 maja, bo jak wiadomo, pogoda jest nieobliczalna. A sam proces produkcji rozsady zajmuje około 45-60 dni. Tutaj dużo zależy oczywiście od odmiany pomidorów, jeszcze więcej od warunków oświetleniowych, cieplnych, w jakich te pomidory będą uprawiane. Czyli od momentu wysiania do momentu sadzenia na miejsce stałe mija 45-60 dni, przy czym warto założyć i bezpiecznie będzie założyć tą drugą liczbę, czyli 60 dni, 2 miesiące i nawet już bez jakichś dużych obliczeń widać, kiedy te pomidory powinny zostać wysiane. A ja bym chciał przedstawić jeszcze problem w sposób bardziej obrazowy. I załóżmy, że pomidory wschodzą po tygodniu, czyli po 7 dniach. Mamy datę 20 maja, termin sadzenia. Odejmuje 7 dni, wychodzi 13 maj. Po następnych 14 dniach, czyli 2 tygodniach, pomidory pikujemy. Mamy następne 14 dni od 13 maja, czyli wychodzi nam 29 kwietnia. I zostaje nam tutaj 39 dni na wzrost naszej rozsady. Czyli od 29 kwietnia odliczam sobie te 39 dni i otrzymuję datę 21 marca, termin wysiewu pomidorów. Czyli jak widać, nie ma sensu się tutaj z siewem pomidorów spieszyć. I wysiać sobie pomidory dopiero po połowie marca, bez żadnego strachu, że ta rozsada nam się wyciągnie i będziemy ją musieli za długo gdzieś w pomieszczeniu przetrzymywać, przechowywać zanim wysadzimy ją na miejsce stałe. Jeszcze na koniec w ramach ciekawostki, jak już wspomniałem, proces produkcji rozsady do wysadzania wiosną zajmuje 45-60 dni, natomiast produkcja rozsady do uprawy jesiennej zajmuje tylko 35-40 dni, a związane jest to z tym, że po prostu rozsada ma lepsze warunki oświetleniowe, po prostu słońce jest wyżej, dzień jest dłuższy, więc ten czas produkcji rozsady znacząco się skraca i dla przykładu taka rozsada wysiana na przykład na zbiór jesienny 10 czerwca będzie gotowa do wysadzenia już 20 lipca, czyli niewiele ponad miesiąc od wysiania pomidorów.